Jak przestać kupować? To była fraza, którą bardzo często kiedyś wpisywałam w Google, zaraz po kliknięciu zapłać w trybie incognito i z poczuciem wstydu, wrażeniem, że kompletnie nie panuję nad tym, co robię. Jak poradziłam sobie z kompulsywnym kupowaniem, co polecam, a co odradzam w tym zakresie właśnie w dzisiejszym odcinku. Sprzedam Wam parę takich tipów, które pozwoliły mi uwolnić się od takiej potrzeby kupowania, zminimalizować ryzyko kompulsywnego, nieprzemyślanego zakupu, ale muszę zaznaczyć tutaj to, że ja sobie poradziłam z tym sama, ale ty możesz nie dać rady samemu i nie ma w tym nic złego i czasem lepiej się po prostu skierować z tym do specjalisty. Jeżeli czujemy, że nie dajemy z czymś po prostu sami rady, nie poradzimy sobie z jakimś problemem, on już wpływa na inne dziedziny naszego życia, wpędza nas w kłopoty, to nie ma na co czekać, po prostu warto wtedy skierować się do specjalisty. Ja nie jestem żadnym specjalistą, ja mówię tylko o swoich doświadczeniach, o swoich sposobach. Wydaje mi się, że sposoby, które Wam przedstawię dzisiaj na ograniczenie kompulsywnych zakupów albo ich wyeliminowanie, są po prostu niegroźne, to znaczy albo Wam pomogą, albo nie wpłyną w żaden sposób na Wasze życie. Raczej nie mogą zaszkodzić, ale chcę zaznaczyć tutaj, że nie jestem żadnym specjalistą i mówię tylko o swoich doświadczeniach, o swoich patentach, o tym, co mi się wydaje, co u mnie działa. Więc powoli przejdźmy do rzeczy, ale dla wszystkich osób, które pierwszy raz trafiły na mój podcast, chciałam się przedstawić. Jestem Gabi i prowadzę podcast Chociażby, prowadzę też bloga chociażby.pl, na których mówię o minimalizmie, rozwoju osobistym i dbaniu o siebie. Dzisiaj, tak jak już zaznaczyłam we wstępie, będzie o moich sposobach na niekupowanie kompulsywne. Tutaj powiedziałam na wstępie, że właściwie powiedziałam, że wyeliminowałam potrzebę taką. I tak sobie teraz pomyślałam po chwili, że może nie do końca. To nie jest eliminacja potrzeby, to jest umiejętność kontrolowania jej. I o to tutaj chyba chodzi, bo potrzeba kupienia czegoś, wydaje mi się, że nie opuści mnie jeszcze długo. Taka, wiecie, nagła potrzeba, która wynika z jakiegoś impulsu. Ale ja umiem teraz ją kontrolować i nie doprowadzam do kompulsywnej czynności, którą byłby zakup. To tutaj też to zaznaczę. I tak, myślę, że do całego problemu warto jest podejść na 3 poziomach. Pierwszym poziomem jest to, kiedy zastanawiamy się, w jakich sytuacjach kupujemy, w jakich konkretnie sytuacjach kupujemy. Zaraz to każdy ten poziom omówię bardziej, ale w jakich sytuacjach, nie dlaczego, bo dojście do tego, dlaczego kupujemy, jest, uważam, najtrudniejsze w tej całej drodze do ograniczenia kompulsywnych zakupów i wymaga bardzo głębokiej analizy siebie, a przejście od takich najprostszych elementów do tych najtrudniejszych często przynosi najlepsze efekty. Więc ten pierwszy etap to zastanowienie się, w jakich sytuacjach kupujemy. Druga sprawa to jakie są triggery, czyli wywoływacze takich sytuacji. Trzecia sprawa to znalezienie sposobów na to, by kompuls nie doszedł do skutku, czyli ta kompulsywna czynność zakup. I kiedy przejdziemy już przez te 3 etapy, możemy zastanowić się nad prawdziwą przyczyną naszej potrzeby kupowania. Ale dopóki robimy to tak bezmyślnie, bez analizowania konkretnych etapów, czyli po prostu zastanawiając się tylko nad tym, że jak to jest, że znowu coś kupiłam, jestem taka beznadziejna, bo przecież miałam nie kupować, a znowu wydałam kasę, znowu zrobiłam to samo, jestem do niczego i tak dalej, to naprawdę nie prowadzi nigdzie daleko, że tak powiem, w tych wszystkich rozważaniach. Dlatego uważam, że to warto jest zostawić na sam koniec i w momencie, kiedy mamy cały ten proces, jakim jest zakup, to wszystko, co zachodzi w naszej głowie przez ten czas, mimo że może nam się wydawać, że złapaliśmy za telefon i nie wiadomo, kiedy już dokonaliśmy zakupu, no to ten proces rozłożony na części pierwsze doprowadzi nas do źródła w większości sytuacji problemów. I tutaj, wiecie, ja już podkreślałam na początku, że nie jestem specjalistą i ja nie przedstawiam tutaj złotego sposobu, który jest fantastyczny dla wszystkich, ale wydaje mi się dosyć logiczny i wydaje mi się, że podejście takie bardzo pragmatyczne do tego problemu nie zaszkodzi Wam, ale niczego nie mogę obiecać. Ja wiem, że trochę jestem taka bardzo asekurancka, ale wiem, jak działa internet i wiem, że nie mogę sprzedawać tego, co nawet uważam za słuszność nad słusznościami, jako słuszność bezwzględną, bo może komuś zaszkodzić, wiadomo, różnie bywa. Pierwsza sprawa, w jakich sytuacjach kupuję? I tutaj można zacząć od takiej bardzo prostej rzeczy, czyli na przykład, czy to są sklepy stacjonarne, no teraz jest dosyć o to trudno, a czy to jest sklep internetowy. Ale to jest oczywiście mało. Idziemy po nitce do kłębka, można sobie tak rozpisać. I słuchajcie, ja sobie aż wezmę długopis i teraz się czuję tak, jak są rozmowy telefoniczne, takie stresujące, na przykład jak miałam, że się umawiałam na rozmowy kwalifikacyjne i wiecie, i sobie rozpisywałam tak bezmyślnie jakoś wszystko na tej kartce i to prowadziło moją ścieżkę myślową. Myślę, że teraz też to może pomóc. Więc tak, pierwszym pytaniem, które możemy sobie zadać właśnie, to jest takie bardzo ogólne. Czy mamy problem bardziej w tym zakresie, czy bardziej w tym, czy to jest na równi? Jeżeli jest nawet na równi i po prostu mamy problemy z kupowaniem i tu, po prostu w każdej sytuacji, to następna sprawa jest taka, czy płacimy kartą, czy gotówką częściej. Co najczęściej kupujemy i czego żałujemy? Tu mamy taką podstawę, czyli w jakich sytuacjach, czyli na przykład ja miałam tak, że kupowałam w aplikacjach internetowych danych sklepów i płaciłam oczywiście wtedy płatnościami internetowymi i najczęściej kupowałam ubrania. I jakie te ubrania? Tanie, dużo, to co było na promocji, to co akurat mi się wydawało, że chciałabym mieć, ale często było tak, że na przykład miałam ochotę kupić sukienkę, bo miałam niedobór bardzo sukienek, miałam na przykład jedną tylko w szafie, tak jest teraz trochę, i otwierałam sklep i nie znajdowałam żadnej fajnej sukienki, więc kończyłam z jakimiś tam t-shirtami i tak dalej. To miałam bardzo często taką sytuację. A kolejna sprawa to, kiedy odpala mi się ta potrzeba, że łapię za ten telefon i włączam aplikację. Często może to być tak, że kiedy mamy na przykład zły dzień, z różnych powodów. Zły dzień, który jest stresujący, po prostu, bo na przykład jakieś takie zawodowe sytuacje nas zestresowały, a może dzień, w którym się czujemy źle same ze sobą. Bo sami ze sobą. U kobiet często to jest któryś dzień z cyklu i w ogóle warto to sobie kontrolować, bo jeżeli się to tak ignoruje, to się bardzo rozpływa w czasie i nawet się nie zauważa, tutaj mówię do kobiet, że w czasie cyklu jak bardzo się zmienia nasze nastawienie do siebie często i że jeżeli mamy tego świadomość, że na przykład tuż przed okresem po prostu nie możemy na siebie patrzeć w lustrze, to nie traktujemy tego poważnie i na przykład nie podejmujemy decyzji o zmianie wizerunku, jeżeli znowu nam się coś takiego przydarzy akurat w tym momencie cyklu, nie? Więc to warto określić, czy to jest jakiś stresujące sytuacje, czy może na przykład nudy. U mnie to było bardzo częste. Nudy, szczególnie takie nuda w postaci prokrastynacji, to znaczy ja miałabym co robić, ale nie chcę się zajmować pracą, czy jakąś tam konkretną czynnością, no to będę sobie przeglądać sklepy, bo to nie jest jeszcze rozrywka, wiecie, tak bym sobie puściła film i ewidentnie odpuściła pracę, tylko to jest takie przeglądanie przy okazji. I to było dla mnie zawsze duże niebezpieczeństwo właśnie zakupowe. Przeglądanie przy okazji, jak jechałam sobie do pracy, jak sobie właśnie siedziałam w domu, nie chciało mi się robić niczego konkretnego. I tak, czyli u mnie to było tak, sklepy internetowe, właściwie aplikacje internetowe. Najczęściej kupowałam tak naprawdę jednak w domu. I często ja miałam tak, że kiedy czułam się źle danego dnia, bo na przykład rano trochę albo zaspałam, albo miałam jakiś taki kiepski poranek i nie miałam w ogóle przygotowanego nic do założenia, żadnego ubrania, albo coś na przykład przeeksperymentowałam z komponowaniem stroju i bardzo źle się czułam w tych ubraniach w ciągu dnia. I jeżeli czułam się źle w ciągu dnia w danych ubraniach, to ja jeszcze w pracy otwierałam sobie po prostu sklepy internetowe i tam szukałam już czegoś, w czym mogłabym wyglądać w końcu ładnie, bo czułam się tak okropnie w tym, co miałam na sobie, że chciałam jak najszybciej ten problem rozwiązać. Więc to była u mnie często sytuacja, że danego dnia czułam się źle ze swoimi ubraniami, ze swoim strojem. Inna sytuacja to kiedy, to jest dosyć śmieszne, ale tak u mnie było bardzo często, że wstępowała we mnie gigantyczna chęć zakupów ubraniowych wtedy, kiedy miałam pełny kosz na pranie. Kiedy po prostu nie miałam naprawdę co na siebie włożyć. Realnie, bo gdzieś miałam wychodzić, a tutaj patrzę, szafa praktycznie pusta, ja naprawdę nie mam co na siebie włożyć. I zdążyłam na przykład już zapomnieć, co tam jest na samym dnie tego kosza na pranie, bo już wrzuciłam tam miesiąc temu i nadal nie zostało wyprane. Bo wiecie, to dobrze był jakiś kolor i czekało 100 lat, aż dobiorą jeszcze inne rzeczy kolorowe i będę mogła to wybrać. Więc u mnie to był taki jeden śmieszny czynnik, że w momencie, kiedy ja realnie nie mam co na siebie włożyć, dlatego że właśnie na przykład mam niezrobione całe pranie, to mam wrażenie, że potrzebuję po prostu kupić sobie wszystko. Od skarpetek przez swetry i dżinsy i kurtki, w ogóle wszystko. Wszystko bym kupiła nowe, nie? Chociaż kurtki nie, bo kurtki nie były w praniu. Więc to jest kolejna rzecz, która była w mojej sytuacji. Następna to chodzenie po mieście, kiedy jeszcze było wszystko otwarte. z zamiarem wydania pieniędzy, z zamiarem kupienia sobie czegoś, ale bez żadnych konkretnych planów. To najczęściej było dla mnie niebezpieczeństwa takie jak Tiger, Flying Tiger, Pepco, Jisk i takie tam z pierdółkami przeróżnymi, dość tanimi, których mogłam po prostu wejść i kupić kolejną jakąś pierdołę i tak sobie po prostu trochę, nie wiem, uzasadnić to wyjście z domu, bo nie chciało mi się tak po prostu na przykład wyjść, ale wyjść i już sobie coś kupić, no to już miało większy sens, nie? Więc tak się wyprowadzałam trochę z domu. Kolejna sprawa to było, która wywoływała u mnie kompuls, znaczy właśnie nie wywoływała, tylko w której kupowałam, to było przeglądanie takich stron, na których coś się może szybko sprzedać, na przykład Vinted. Tam są, wiecie, używane ciuchy w większości i jest coś takiego jak tam główna strona, no nie? I tam nie wiadomo, jak to się dzieje, jaki to działa algorytm, że ciuchy wpadają, no nie? I to wiadomo, że to jest pewnie jakieś 0,01%, no nie? Tam produktów się pojawia na tej głównej. No i jak coś się tam pojawi, to bardzo szybko się sprzedaje. Ja też jak wystawiałam rzeczy i coś mi tam trafiło na główną, no to w trymiga się sprzedaje. No i nieraz tak łapałam właśnie z nudów, albo nawet tak, nawet nie z nudów, tylko tak bezmyślnie, wiecie, nie wiadomo czemu, nawykowo za telefon włączałam to Vinted i wyświetlało mi się na stronie głównej coś. I było całkiem fajne, w dobrej cenie, dobrej marki i wiedziałam, że to zaraz zniknie. Więc świadomość tego, że coś może mi zaraz zniknąć, wywoływała u mnie natychmiastową po prostu chęć kupowania i no wiecie, 2 kliki i już jest moje, już kupiłam. Najgorsze to było to, że tam nie miałam żadnej możliwości zwrócenia tego, no bo to prywatne osoby sprzedają i praktycznie zawsze żałowałam tych zakupów, bo chciałam być właśnie takim łowcą okazji, no nie? Nigdy mi to nie wyszło na dobre. I wszystkie takie przeglądanie stron, przeglądanie właśnie sobie, co bym mogła kupić, oglądanie holi zakupowych, to wszystko sprawiało, że nabierałam chęci do kupowania, a takimi największymi triggerami dla mnie były, i to już jest sobie taki następny etap, newslettery, które informowały mnie na przykład o darmowej wysyłce, to bardzo często mnie skłaniało do zakupu. Powiadomienia z aplikacji, które mówiły, że na przykład tylko dzisiaj jest jakaś promocja dla klubowiczów. Wiecie, o jakiej aplikacji mam na myśli, o jakiej aplikacji mówię. No wszystkie tego rodzaju nagłe właśnie triggery, to tak na mnie działało po prostu jak na wymarzonego klienta, bo od razu wchodziłam, żeby chociaż tylko przejrzeć, żeby nic mi nie uciekło. No i zwykle kupowałam, nawet mimo, że ja kupowałam zwykle coś taniego, szczególnie korzystając z darmowej wysyłki. No ale tak czy siak nawet nie wiedziałam, kiedy to się dzieje, kiedy ja podejmuję tę decyzję zakupową. I wszystkie tego rodzaju rzeczy bardzo wzbudzały we mnie chęć zakupów, hole zakupowe i tak dalej i widziałam, że te ciągle nowe rzeczy, pięknie wyglądające dziewczyny w jakichś takich ciuchach, które od razu mi się podobały i od razu bym chciała je zamówić. Ja nigdy ich wtedy nie zamawiałam, tylko szukałam jakiegoś substytutu tak naprawdę i zamawiałam wtedy byle co, ale z potrzebą właśnie posiadania czegoś nowego. No i kiedy już wiedziałam dokładnie, co wywołuje mój zakup, jakie sytuacje są dla mnie najbardziej niebezpieczne, no to tu jest właściwie prosta droga do tego, żeby zacząć je eliminować. Tak naprawdę możemy wyeliminować większość takich triggerów, bo to prawda, że zewsządąd działają na nas reklamy, ale no nie do końca, bo możemy bardzo wiele z nich po prostu zminimalizować ich działanie na siebie. Na przykład no bardzo ważnym dla mnie krokiem było usunięcie aplikacji wszystkich takich sklepowych z telefonu i wypisanie się z newsletterów wszystkich, żeby w ogóle mi to nawet nie zawracało głowy. I powiem wam, że było ciężko, na tym pierwszym detoksie było ciężko i było tak, że kilka razy po prostu instalowałam znowu te aplikacje, bo chciałam sobie poprzeglądać, bo czułam, że coś mnie omija, że omijają mnie okazje i tak dalej, ale wiedziałam, że to już działa dobrze, to już sprawia, że mam coraz mniejszą chęć zakupową. Kiedy przestałam obserwować hole, oglądać w ogóle, bo kiedyś tak oglądałam, żeby właśnie sprawdzić, jak coś będzie leżeć i tak dalej, jak dziewczyny pokazywały, co kupiły na YouTubie i tak dalej i pokazywały się w tym, przestałam to oglądać. Przestałam też śledzić takie osoby, które cały czas coś pokazują, coś nowego i nagle ta potrzeba zakupów była coraz słabsza i ja zaczynałam o nich zapominać, kiedy wcześniej to było po prostu niemożliwe, bo cały czas mi o tym coś przypominało i wydawało mi się, że nie wiem, wytrzymanie na przykład miesiąca bez zakupów ubraniowych to jest jednak kosmos. bo mimo, że ja wydawałam tam, powiedzmy, że małe pieniądze na konkretne rzeczy, no ale jak się to składało, to wcale małe nie wychodziły. No ale dla większości osób to pewnie nie byłyby wciąż żadne duże pieniądze, które ja wydawałam. No natomiast wyobrażenie sobie miesiąca bez kupowania było dla mnie bardzo trudne, bo jak już po tygodniu czułam, że z każdej strony po prostu wszystkie te bodźce zakupowe ciągną mnie po prostu takim impulsem do kompulsywnego zakupu, no okazało się, że jest o 100-kroć lepiej. Przestałam w ogóle przeglądać sklepy z nudów, chociaż teraz jestem w takiej sytuacji, że pracuję w branży takiej odzieżowej, więc przeglądam często sklepy zawodowo po prostu. No i to jest nieco problematyczne, chociaż powiem wam, że zdążyły mi się przez to trochę zdążyły mi obrzydnąć, ale to nieważne. Kolejna, jakie mam właśnie sposoby na to, żeby ograniczyć zakupy, to właśnie wypisanie się z tych newsletterów, usunięcie aplikacji. Jeżeli chwyci mnie jakaś wielka potrzeba zakupów, bo jeszcze zobaczę gdzieś jakąś reklamę na Facebooku albo coś takiego, to słuchajcie, wchodzę na dany sklep i po prostu to jest czasem marnowanie czasu, ale no nie szkodzi, trzeba sobie jakoś radzić. I po prostu idę na wirtualne zakupy i wypełniam sobie tam koszyk. I kiedy już wypełnię sobie koszyk, po prostu już będzie miał kilka tysięcy złotych w sobie, no to zaczynam selekcję. Mam wybrać sobie tam połowę z tego albo zostawić tylko 5 rzeczy. I zwykle mi się nie chce tego robić i nie doprowadzam sprawy do końca. A jeżeli mi się chce, bo mi się tak bardzo podobają rzeczy, które tam są i zostawiam w końcu te 5 idealnych rzeczy, które jak doprowadzę właśnie do tej 5, czy tam później nawet 3, czy 1, to postanawiam sobie, że dobrze, to kupię, ale teraz nadchodzi najważniejsza, uważam, rzecz w zastępowaniu kompulsu, czyli nabranie dystansu. W sklepach internetowych miałam taką zasadę, że od co najmniej do następnego dnia odkładam zakup. Nigdy tego samego dnia, którego włożyłam do koszyka, nie dokonuję zakupu do końca. No chyba, że coś jest jakaś wyjątkowa sytuacja, ale samo to sprawiło, że nie wiem, wyeliminowałam pewnie z 99% takich zakupów, których później żałowałam. I oczywiście ja dużo tych rzeczy zwracałam i kiedy już się opamiętałam i tak dalej, ale w tej sytuacji, kiedy zostawiałam sobie właśnie, że na następnego dnia coś kupię, to nieraz, że czasem zdarzało mi się zapomnieć w ogóle o tym. Jeżeli nie zapominałam, to ważne było to, że no, może nie zapomniałam o całym co zakupie, ale jeżeli zapomniałam o rzeczach, które były w tym koszyku, w sensie, co dokładnie tam sobie włożyłam do koszyka, to już znaczyło, że to jest bezsensowny zakup, że tego nie potrzebuję. No i w ten sposób ograniczam bardzo wiele zakupów, bo następnego dnia okazywało się, że nawet jeżeli dalej czułam, że chcę to kupić i wchodziłam na ten sklep, to już po tym, jak te emocje pierwsze opadły, to mi się już tak bardzo nie podobało. Już często nie wiedziałam, czemu ja właściwie chciałam to kupić. I tak naprawdę w takich zakupach internetowych staram się zawsze jak najbardziej, jak to możliwe, opóźnić zakup, bo on jest na tyle prosty, że nic mnie to nie kosztuje, bo w sytuacji sklepów stacjonarnych zawsze to było dla mnie trudne, bo jak się mówi o tym, że zostaw zakup do następnego dnia, wrócisz po to, jak ci się tak bardzo podoba i tak dalej, to dla mnie to nie miało do końca racji bytu z takiego powodu, że ja wiedziałam, że nawet jak mi się coś bardzo podoba, to będzie mi trochę szkoda czasu i siły po prostu następnego dnia przyjeżdżać tam znowu i tak dalej. Szczególnie jeżeli coś nie kosztowało zbyt dużo. Więc to się średnio u mnie sprawdzało, ale w sklepach stacjonarnych robiłam coś takiego, że jeżeli chodzi o ubrania, to fotografowałam się na duże słowo. Robiłam sobie fotkę po prostu w przymierzalni danej rzeczy i nie szłam do kasy, tylko wychodziłam ze sklepu. Spokojnie, bez tej rzeczy. Wychodziłam ze sklepu i postanawiałam sobie, że przez 15 minut po prostu będę albo sobie chodzić po innych sklepach, albo się czymś tam zajmę, albo coś sobie zjem. W każdym razie będę z daleka od tej sytuacji. I słuchajcie, nieraz mi się zdarzyło, że w ciągu tych 10 minut, kiedy coś tam się kręciłam, nawet coś się powiedziałam na telefonie czy coś, zapominałam o tej rzeczy. Jak emocje opadały, to już nie czułam potrzeby tego zakupu. I na przykład wracałam też do zdjęcia, które miałam w telefonie i sobie myślałam, że to wcale nie było takie fajne. A słuchajcie, dla mnie w ogóle sklep stacjonarny zawsze były dosyć niebezpieczne pod tym kątem, że dla mnie podjęcie tam takiej rozsądnej decyzji zakupowej jest bardzo trudne, bo no nie wiem, dużo mniej i krócej się zastanawiam w sytuacji, kiedy coś kupowałam stacjonarnie i w ogóle samo to, że jak wychodziłam z przymierzalni, to jak się jeszcze wahałam, to i tak szłam i kupowałam. Nie wiem, jakoś miałam bardzo duży problem, żeby się nabrać jakiegokolwiek dystansu w sklepie stacjonarnym, ale starałam się właśnie robić w taki sposób, czyli robić to w taki sposób, że oddalić się na to chociaż 10-15 minut od tej sytuacji i wtedy jak już opadają emocje, to tak nie ciągnie po prostu przymierzalni prosto do do kasy. Kolejnym sposobem, który sprawił, że w przypadku ubrań bardzo ograniczyłam zakupy, to świadomość materiałów. I odkąd kompletnie zrezygnowałam z poliestru i akrylu w takich, wiecie, ubraniach typu bluzka, sukienka, chyba że jakaś to jest sukienka taka super imprezowa, ale w sensie takich ciuchach na co dzień, no nie, że koszula, sweter, bluza i tak dalej, no nie dopuszczam, żeby było więcej niż tam 30% raczej jakichś syntetycznych domieszek, bo okazało się, że kiedy to wyeliminowałam z takich codziennych ubrań blisko ciała, to czuję się 100 razy lepiej. I powiem wam, że jak ostatnio miałam sytuację, że założyłam jakiś, bo chciałam tak na próbę założyć taki jeden sweterek akrylowy, który miałam jeszcze w szafie, zastanawiałam się, czy go sprzedać, czy zostawić, bo był bardzo ładny. I naprawdę nie przesadzam. I jak wyszłam z nim na zewnątrz i tam musiałam podbiec trochę na przystanek, to się czułam, jakby mi skóra się paliła. Naprawdę, już się tak odzwyczaiłam od tej nieprzewiewności takich materiałów. Ale w każdym razie, jak zaczęłam coraz bardziej zgłębiać te tematy materiałów, zaczęłam eliminować je ze swoich ubrań i czuć ten komfort po prostu wygodnych ciuchów z przyjemnych i przepięknych materiałów, to teraz jak mi się coś bardzo podoba, ale zobaczę, że ma beznadziejny skład, to po prostu tego nie kupuję. I tak, to na pewno bardzo wpłynęło na to, że dużo rzeczy eliminuję. Dużo rzeczy po prostu eliminuję z listy zakupowej. A kolejna sprawa to to, że szukam takich zamienników kompulsywnych zakupu. To znaczy, jeżeli te wszystkie rzeczy występują, które mówiłam na początku, czyli nagle czuję, że nie mam w co się ubrać, że potrzebuję koniecznie coś kupić i tak dalej, to świetnym sposobem jest przejrzenie dokładnie swojej szafy i ogarnięcie jej tak na maksa, wiecie, wypranie wszystkiego, wyprasowanie, przygotowanie ciuchów do po prostu do założenia, bo bardzo często jest tak, że właśnie trochę stracimy serce do tego, co już mamy. I nie chce nam się czegoś, mamy zajebiste rzeczy, których nam się nie chce wyprasować i tak dalej, i chwytamy w kółko, ja to miałam non stop w kółko, po te same rzeczy, które tak średnio lubimy, ale nie wymagają niczego od nas. I wtedy przygotowanie sobie wszystkiego tak na tip-top, żeby móc przez na przykład przygotowanie sobie w weekend, żeby przez cały tydzień zakładać takie idealnie wyprasowane, przygotowane, nawet może już połączone w całe outfity, stylówki, żeby zakładać takie ubrania. No kiedy ja postanowiłam sobie, że jeżeli czuję taką bardzo mocną potrzebę dużych zakupów, to zajmuje, bo wiadomo, czasem jest taka jedna konkretna rzecz, która rzeczywiście ewidentnie brakuje jej w mojej szafie, no i to nie jest tak, że ja już sobie nie pozwalam na taki zakup. Oczywiście, że sobie pozwalam, ale jest zupełnie inaczej podjęta taka decyzja zakupowa, o tym innym razem, ale jeżeli czuję, że nagle w ogóle wszystko nowe potrzebuję, no to biorę się za pranie, biorę się za ogarnianie szafy, prasowanie i wymyślanie nowych stylówek. I naprawdę postarać się poczarować z tym, co się ma i poczuć się trochę, jakby się było na zakupach, ogarniając sobie szafę. Szczególnie, jeżeli macie duże rzeczy. Ja mam teraz na tyle mało, że znam po prostu na pamięć zawartość swojej szafy, ale jeżeli macie duże rzeczy, no to możecie trochę iść jak na zakupy do siebie, do szafy. Inną sprawą jest to, żeby w tym czasie, kiedy bardzo chce wam się coś kupić, postarać się podrążyć, na przykład pisanie ekspresyjne w takich sytuacjach pomaga, bo często dojdziemy do tego, o co chodzi. Czasem dojdziemy do tego, że po prostu danego dnia czujemy się ze sobą bardzo źle. Czasem dojdziemy do tego, że po prostu mam taki cykl, który zawsze to u nas wywołuje. Albo że czymś się stresujemy, że chcemy sobie dodać jakąś cechę, bo na przykład czujemy, że brakuje nam pewności siebie i ja potrafiłam sobie takie rzeczy wkręcać, że w ogóle jakbym miała takie buty albo coś, to wtedy mogłabym być pewna siebie, to wtedy coś tam, jeszcze tylko to. No, dramat, ale jak zaczynamy i w ogóle nie widzimy, ja przynajmniej nie widziałam takiego absurdu, takich racjonalizacji właśnie, a kiedy sobie to rozpiszemy ładnie w zeszyciku, to często dochodzimy po nic do kłębka i to jest taki dobry sposób, który nazywa się 5 razy dlaczego. I kiedy mamy właśnie na przykład jakikolwiek problem, ale tutaj mówimy o tych kompulsywnych zakupach, czyli na przykład mam bardzo dużą ochotę zrobić teraz zakupy ubraniowe. I zaczynamy z pierwszym dlaczego, powtarzając całość. Dlaczego mam teraz ochotę zrobić bardzo duże zakupy ubraniowe? Dlatego, że czuję, że nie mam się w co ubrać. I teraz drugie dlaczego. Dlaczego czuję, że nie mam się w co ubrać? Dlatego, że dzisiaj nie miałam co na siebie założyć i wczoraj nie miałam dla siebie co założyć. Dlaczego nie miałam na siebie co założyć przez ostatnie 2 dni? Dlatego, że nic mi się nie podobało. Dlaczego nic mi się nie podobało w mojej szafie? Dlatego, że... I to jest dobry pomysł, żeby się zastanowić. Czasem możemy dojść znacznie głębiej. Ja tutaj tak tylko rozpoczęłam i dojść do 5 dlaczego i czasem dochodzi się do zaskakujących wniosków. W dzisiejszym odcinku to tyle, dlatego że kończy mi się głos. Myślę, że temat będzie szerzej przeze mnie jeszcze omawiany. A nagrywam dzisiaj już drugi odcinek i nie sądziłam, że to jest takie wyczerpujące dla głosu. Ja nie wiem, jak wykładowcy dają radę. No nic, to dziękuję Wam bardzo serdecznie za słuchanie. Zapraszam Was na mojego bloga chociażby.pl i trzymajcie się ciepło. Pa!